Mam pewne trudności w fabryce chemicznej, a podobno trudne sprawy to twoja specjalność. Robota jest prosta. Moja destylarnia praktycznie działa samoczynnie. Musisz tylko znaleźć puste pojemniki i wstawić je do głównego destylatora. Potem wystarczy zaczekać, aż zostaną napełnione. Łatwizna, nie? Ale jak już mówiłem, jest pewna trudność. Kiedy uruchomisz destylator, usłyszą go mutanci, a gdy się zjawią, musisz przeżyć na tyle długo, by butelki zdążyły się napełnić. Myślisz, że może to zrobić ktoś z twoimi umiejętnościami? Świetnie, w rzeczy samej. Fabrykę chemiczną znajdziesz na północ od miasta. Jeżeli wrócisz, dam ci coś bardzo, bardzo cennego. Yeah!
Idzie! Zajmę się bramą! Zniszczę się!
Idzie z flanki! Bam Bam, zabójco, pokazałeś tym bandytom, kto tu jest szefem. Wygląda na to, że próbujesz zostać nowym twardzielem Redstone'a. Mam nadzieję, że pociągniesz dłużej od poprzedniego. Tylko nie rób nam tu żadnych problemów. Rozejrzyj się. Może coś ci się spodoba. To była czysta przyjemność.
czas nie jest po mojej stronie, młody. Znajdź mi kwiaty komety, które uśmierzą ból. Zaczekaj! Co się stało? Moje informacje o Feltrycie były pewne, a te zbiorniki są puste. Więc albo próbujesz mnie okraść, albo ktoś mnie okłamał. Tak czy siak, stanowi to problem. Nie tylko mój, ale także twój. Gadżeciarze odetną zasilanie, jeśli tylko zaczną podejrzewać, że cię tam wysłałem. Potrzebne jest trwalsze rozwiązanie. Musisz zakraść się do ich elektrowni, przekierować tu zasilanie, a potem zabić jak najwięcej tych gnojków. Kiedy zabezpieczysz teren, wejdą tam moi ludzie i zrobią co trzeba. Ale powodzenie akcji zależy od ciebie. Pomożesz mi pozbyć się gadżeciarzy, a ja pozwolę ci zostać w mieście i zająć się twoimi sprawami. Rozumiemy się? Dobra, umowa stoi. Mała rada, ten twój Kuprino nie ma szans w walce z tym, czym dysponują gadżeciarze. Spróbuj poszukać czegoś trochę bardziej bojowego.